kochani, wracam do Was. Przebrałam się. Mam nadzieję, że kotelka nie zasiądzie mi na kolana, bo już będę cała w jej kłaczkach. Mała wpadka z ramionczkiem sukienki. A właśnie, to jest ta kreacja. Pomyślałam sobie, a jak mi się zerwie, bo mi się już zdarzyło parę razy, że są takie bardzo cieniutkie ramionczka, no i wykrakałam. To jest właśnie z tą kreacją. Uważaj, o czym myślisz, bo jeszcze się spełni. Przy okazji Madzia mnie pozdrowiła, porozmawiałyśmy chwilkę, a właściwie wymieniłyśmy się uwagami. Zapraszam też do oglądania jej kanału na YouTubie. Chyba Wróżka Agatis albo Tarocistka Agatis, taki ma. A znajdę to, też zalinkuję. Chociaż teraz nie wiem, czy potem mogę modyfikować te nie sprawdziłam wczoraj. Ale dobra, wracamy do Lwów. Mam nadzieję, że już bez wpadek. To tak w kontekście sukienki. Kotełka też już może pójdzie spać. Lwy. Ognisty znak zodiaku, czyli żywioł ognia. Zdrowie. Oj, drogie lewki, trzeba się za siebie zabrać. Troszeczkę mobilizacja organizmu, bo troszeczkę u Was jest do zrobienia w perspektywie. Ja od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że jak wymieniam wszystkie dolegliwości, to nagle u wszystkich Lwów wszystkie te dolegliwości zaistnieją. Natomiast szczególnie jeżeli pojawiają się te dolegliwości, to zwróćcie na nie uwagę. Czakra korzenia i tutaj ewidentnie koniunkcja, to jest układ moczowo-płciowy. Na to zwróćcie uwagę. Czakra sakralna, znowu amisio, czyli nerki, problemy z płynami. Możecie mieć poczucie straty, nerki, pęcherz moczowy, na to zwróciłam uwagę, mogą się pojawiać stany zapalne. Zachęcam też do obejrzenia, tylko nie wiem, czy to jeszcze jest, bo Wam opowiadałam ostatnio, że Nelly Radwanowska na swoim kanale miała taki film, może zachęci się, nie wiem, czego nie usunęła, bo ona bardzo dużo cennych, wartościowych filmów posuwała, jeżeli chodzi o pracę z emocjami i przełożenie to na pracę narządów i jak dźwiękami sobie pracować z tymi emocjami. To w przypadku takiego poczucia nerki płynne, to jest takie pojękiwanie, postękiwanie. Takie aj, 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 to warto sobie takie pojękiwanie uskutecznić. To w kontekście odreagowywania tych emocji, ale zwróćcie na to uwagę. Płyny. Kotła nie odpuści, teraz poruję na coś. Płyny, nerki. Tutaj, co bym mogła ziołowo zalecić Wam szczególnie? Tatarak na oczyszczanie, jeżeli chodzi o nerki, i przytulię, ale tą żółtą, czyli pospolitą. Chyba tak się nazywa. Czy tradycyjna, kurczę, żebym teraz przytulina. Żółta, tak się chyba nazywa prawidłowo. Pić dużo, ale nie w jednym momencie, czyli regularnie, na przykład pół szklanki, szklankę, ale powoli, żeby nie przeciążać tych nerek. Przypomnę Wam zegar narządów, kiedy te nerki są najbardziej obciążone w kolejnym live, właśnie kiedy będę mówiła o nerkach w przypadku zegara narządów. Czakra splotu słonecznego i tutaj, co nam się pojawia, puella w opozycji. Zresztą od razu nawiążę też do czakry serca, bo tutaj się ewidentnie pojawia też żołądek, czyli układ pokarmowy, żołądek, wątroba, no dieta. Znaczy u Was to w ogóle by się tak zachęcało do zmiany diety na lżejszą, na mniej tłustą, bo jest pokazana taka dieta kaloryczna, powiedziałabym, ale taka obfitująca w tłuszcze. Jeżeli tłuszcze, to pamiętajcie, że żeby to były zdrowe tłuszcze, no głównie roślinne, natomiast nie w dużych ilościach. No macie tutaj troszeczkę do zrobienia, jeżeli chodzi o własną dietę. Jeżeli będą się pojawiały dolegliwości ze strony żołądka i ze strony jelita grubego, to szczególnie zachęcam do wizyty u lekarza, dlatego że te karty są już takie, że nie możemy sobie tutaj, nie wystarczy czasami poradzić sobie samodzielnie dietą, czy suplementacją, czy zmianą stylu życia, ale tutaj już czasami trzeba będzie zasięgnąć konsultacji.
jak czakra serca, to też może to być problem z układem krążenia, aczkolwiek w przypadku tej karty, chociaż nie, jednak układ krążenia też bym zwróciła na to uwagę, ale bardziej na kwestie naczyń. Dużo bym mogła o tym mówić w tych programach o zdrowiu. Poruszam te tematy, co w przypadku krążenia i chorób metabolicznych, bo na przykład miażdżyca jest chorobą metaboliczną i ja tutaj bym u Was zbadała sobie serce pod kątem układu krążenia miażdżycy. No i do diety włączyłabym zdecydowanie witaminę B3, czyli niacynę. Ja postaram się Wam rzucić zdjęcie, jak mnie odblokują, jak jest efekt histaminowy, bo dzisiaj sobie zwiększyłam dawkę, postanowiłam zaryzykować zwiększyć dawkę niacyny, która ma właściwości właściwie magiczne, powiedziałabym, bo działa przeciwmiażdżycowo, wręcz leczy nasze naczynia, niszczy płytkę miażdżycową, tak bym powiedziała, wzmacnia naszą odporność w szerokim spektrum, poprawia pracę układu nerwowego, zmniejsza wydzielanie kortyzolu, to znaczy ma takie, szczególnie kiedy mamy problemy z nadnerczami, a tutaj powiedziałam wstępnie, że nadnercza też mogą to być, czyli zmęczenie, tak zwane wypalenie nadnerczy, to też niacyna jest bardzo pomocna, szczególnie jeżeli chcemy obniżyć poziom kortyzolu w organizmie z uwagi na przewlekły stres i napięcie. No o niacynie to tam można dużo mówić, natomiast ja już dawno nie miałam efektu histaminowego, ale zwiększyłam sobie przy regularnym stosowaniu niacyny, już nie odczuwa tego efektu flush, to jest takie zaczerwienienie skóry. Przypominam, przy przyjmowaniu niacyny, nie amidu, czyli nie niacynamidu, czyli nie amidu kwasu nikotynowego, tylko czystej witaminy B3, to pojawia się właśnie taki efekt histaminowy w formie zaczerwienienia. U mnie się akurat pojawia na szyi, dekolcie i o dziwo tutaj w okolicy łokci, ramion, przedramion, ale u niektórych się pojawia na buzi. Ja dzisiaj zwiększyłam sobie dawkę do 1000, mimo że miałam niacynę o spowolnionym uwalnianiu, ale sobie ją zapodałam z gorącą zupą z lubczyku, która jest rozgrzewająca, nie zastanawiając się nad tym, że jak się przyjmuje niacynę, to jednak z czymś chłodnym, żeby tego efektu nie było, i w pewnym momencie mówię, co mnie tak piecze i swędzi, mówię, aha, niacyna. Natomiast to jest efekt pożądany, nie podnosi ciśnienia krwi, wręcz przeciwnie. Także zachęcam do tego, szczególnie osoby, które mają problemy z nastrojem, depresję, które mają dostałam powiadomienie od Madzi Guziaczki, Madziu, dostałam wiadomość teraz od Ciebie, czyli nasza wróżka Agatis. Chorobę, tutaj nawet, nie wiem, czy osoby, które mają problemy, chorują na schizofrenię, które mają HAT, które mają spadki nastroju, no tutaj generalnie niacyna. Przy wszelkiego rodzaju uzależnieniach, no poprawa pamięci i koncentracji, u mnie jest zawsze z tym problem od pewnego czasu i ja to stwierdziłam sobie, dobra, dowalę sobie większą dawkę. No to mówię, zrobię Wam zdjęcie tego efektu histaminowego, może mój aparat tego nie oddaje, także jeżeli przyjmiecie niacynę, nie bójcie się tego, bo bardzo dużo osób się zniechęca, to trwa chwilkę, ale naprawdę warto przeczekać, przecierpieć ten okres, kiedy ten efekt jest. To o niacynie. I pojawia mi się też pusta karta, która właściwie może mówić o podłożu, bo tutaj mamy trzecie oko, czyli wszystko jest w naszej głowie, czyli Wasze dolegliwości, drogie lwy, mają podłoże zdecydowanie psychosomatyczne i zdecydowanie w emocjach, bardzo silnie w emocjach. Także tutaj przydałaby się też taka konsultacja dobrego, no nie chcę powiedzieć coacha, terapeuty, ale też popracujcie ze sobą, w sensie ta karta też nawiązuje czasami do medytacji, do wyciszenia. Jak sami wiecie, przynajmniej z moich opisów, ja nie lubię medytować tak w sensie w bezruchu. Nawet nie wiem, czy umiem, tak? Ja medytuję w ruchu, jak mówi Osho, ja medytuję pływając. Inni powiedzą, no jak to pływając, to ja nie medytuję. Ja tak mam, że ja się wyciszam. Ja mam wtedy taki kontakt ze sobą samą. Ja medytuję, jeżeli już nie mogę w bezruchu, w sensie pływalni, to sobie wtedy urządzam medytację w wodzie, w wannie, autentycznie. Ale to jest mój sposób. My kobiety, dobrze, żebyśmy miały ten kontakt z wodą, ze źródłem.
u mnie to ewidentnie działa. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście sobie dowolną medytację, to będzie medytacja w pracy z drzewami, czy z ziemią. Wczoraj się uziemiałam, była piękna pogoda, wyszłam do ogrodu mojej przyjaciółki i się uziemiałam, boso chodząc po wilgotnej trawie. To też jest forma medytacji, kontakt z naturą, z przyrodą, ze zwierzętami. Więc tu, drogie lwy, zachęcam Was do tego szczególnie. Wszystkie dolegliwości, które u Was się będą pojawiały, one będą miały podłoże na tle właśnie takim psychicznym, nerwowym. Czy to będą nadnercza, nerki? Pamiętajcie, energia życiowa ki według medycyny chińskiej jest w nadnerczach. W nerkach w zasadzie, ale tutaj też nadnercza, czyli kortyzol, którego nadmiar wynikający z przewlekłego stresu będzie powodował problemy właśnie z czym? Z jelitami. U Was też te jelita. Czyli jelito nadwrażliwe, jelito podatne na stres. Tutaj probiotyki, przypominam. I też wszystkie osoby, które mają problemy z jelitami na tle nerwowym, San Probi Stres to są te dwa szczepy bakterii, które bardzo pozytywnie wpływają na nasz układ nerwowy. Także tutaj San Probi Stres, probiotyki tego typu powinniśmy właściwie obecnie wszyscy stosować regularnie. Jest to niedrogi probiotyk, ja Wam go pokazywałam ostatnio, nie będę już go wyjmować z lodówki, żeby Wam pokazać opakowanie. Polski produkt, 20 parę złotych w aptece, jedna taka wsłuka dziennie, moim zdaniem to jest to minimum. Czyli jelita, układ moczowo-płciowy, mogą się pojawić w różnego rodzaju stany zapalne, no to jeżeli tak, no to żurawina. No i cóż jeszcze, żurawina troszeczkę zakwasza nam organizm, tak żebyśmy też alkalizowali, mieli tą równowagę organizmu, to prawidłowe pH. No i ten układ krążenia. Może dawać też takie objawy tak zwanego globusa, globus hystericus, czyli uczucia, poczucia tutaj takiego ucisku, guli, która może być mylona z dolegliwościami związanymi z sercem. Nawet niektórzy, ja też tak miewam, nie wiadomo, czy to jest przełyk, coś siedzi w przełyku, czy w gardle, ale tutaj u Was czakra gardła akurat jest spoko. To na to, dobra, rozgadałam się przy Was lwy, ale macie sporo tych dolegliwości tutaj i one głównie mają właśnie podłoże takie psychosomatyczne. Więc zadbajcie o swój komfort psychiczny, a o to Wam pomoże zadbać też przyjmowanie niacyny. Proponuję taką dawkę 500. Firmy też Wam już polecałam. Właściwie dowolną, jaką chcecie, tylko żeby to była niacyna, nie niacynamid. Bardzo istotne. Lwy. Zdrowie, no to teraz uczucia. Może trochę lepiej będzie u Was w sferze uczuciowej. Uczucia związki. A też taki ogonek smoka. Niespełnione oczekiwania. Dołożę jeszcze tarotem, bo tutaj troszeczkę głupiec. Tu może się pojawić rozczarowanie nowo zawartą znajomością. Głupiec symbolizuje osobę, która nie chce wchodzić w związek. Osobę, która jest niedojrzała albo po prostu lubi zabawę, spontaniczność, romans, ale nie chce się wiązać na stałe. Pytanie, czego oczekujecie od relacji z tą nowo poznaną osobą? Mogły być miłe złego początki. Przemyślcie. Ogon smoka może tutaj symbolizować w podliczbie 29, która jest liczbą karmiczną. Może symbolizować sytuację, w którą weszliście właśnie w związek karmiczny, ale tu znowu w poprzednim wejściu powiedziałam związki karmiczne z osobą, która jest dla Was. Tutaj ta karta tak już mi spada słońce przez żaluzję. W ogóle bardzo lubię tę kartę, bo ona jest piękna, ale tutaj ona się odnosi do sytuacji powtarzających się w Waszej sferze uczuciowych powtórek, powiedziałabym takich, o właśnie, powtórzających się, powtórek z rozrywki, czyli macie, i tutaj nawiążę do tarotowego portretu psychologicznego, skłonność do wchodzenia w relacje z osobami, które nie dojrzały do związków, albo są niedostępne emocjonalnie, albo związków dojrzałych nie chcą budować, są skłonne do romansów, i tutaj macie jakiś schemat do przepracowania, czyli ta osoba jest Waszym nauczycielem i być może powtórzycie sobie jakąś sytuację z przeszłości. Nie chodzi o samą tę osobę, tylko czego ta osoba jako nauczyciel naszej duszy chce nam pokazać. Potraktujcie to jako doświadczenie duszy.
nie przerobicie tego, nie mam na myśli tej osoby przerabiać czy zmieniać, tylko nie przerobicie w sobie tego schematu, nie przedyskutujecie ze sobą tego schematu, to będzie to przelotna znajomość i powrócicie do kolejnej o podobnym charakterze, czyli będzie się zmieniała tylko osoba, postać, ale problem będzie nadal nierozwiązany. Schemat będzie dalej nieujawniony. Coś musicie ze sobą zrobić w tej sferze. Kiedy się pojawiają liczby karmiczne w sferze uczuciowej, to są ważne sytuacje. Nie lekceważcie tego. Nie chodzi o to, żeby się od razu martwić, że coś pójdzie w piach. Wykorzystacie tę sytuację jako lekcję na doświadczeniu. Przypominam, że nasza dusza, przynajmniej w teorii, wciela się po to, żeby doświadczać przede wszystkim. No i finanse. Mam nadzieję, że u Was lwy będzie troszeczkę lepiej z finansami. Chociaż jak czakra korzenia jest w opozycji, to te finanse też automatycznie mogą szwankować. Patrzmy. A nie, akurat dużo lepiej. W ogóle pojawia się karta wygranej, więc możecie spróbować drobnych gier losowych. Tu gwiazda się pojawia w 17 pod koniec tygodnia. No to są jakieś tam gry w postaci, nie pamiętam tych jakichś tam jackpotów, czy lotto, czy innych. Zachęcam. To nie muszą być wysokie wygrane, ale jednak. Acuity, otrzymać coś, czego się oczekuje małym wysiłkiem. Tutaj się pojawiają karty sprzyjające. 19 słońce, 17 gwiazda, czyli małym wysiłkiem duże efekty. Albo takie, że o, proszę bardzo. Tylko żeby nie było potem łatwo przyszło, łatwo poszło. Docencie, uszanujcie i bądźcie wdzięczni, bo to fajnie, kiedy nam coś przychodzi łatwiej, przyjemniej. Jak lwy skończyłam, to panny zodiakalne. Co zodiakalna panna u Ciebie w kwestii zdrowia? Przepraszam, że tak, ale ja też mam problem zawsze, jak robię tego live'a i już taki moment, że mi nie ciekło z nosa, wróciło. Nie wiem, czy to jest kwestia kosmetyków, ale chyba nie. Chyba ja mam do przepracowania jakąś sytuację. Już szukałam w totalnej biologii. Pamiętajcie, że czy weźcie pod uwagę to, że kiedy szukamy przyczyny naszych dolegliwości zdrowotnych albo z ciała, bólowych na przykład, to poza tym, że medycyna germańska nam pozwala pewne rzeczy odnaleźć, to jednak ten kryzys, ten wyzwalacz, ten trigger, który spowodował tę dolegliwość, musimy znaleźć sami. Szukamy panny zdrowia. Panny. Układ krążenia serca, na to zwróćcie uwagę. Bo tu czakra serca w opozycji. Układ krążenia bym bardziej powiedziała, bo to płyny, czyli krew. Pusta karta w czakrze spłotu słonecznego, w czakrze sakralnej. Jak się pojawia pusta, to w zasadzie mogą się pojawić dolegliwości o nieznanym pochodzeniu, nieznanej przyczynie, albo takiej, która może mieć właśnie swoje źródło w dolegliwościach takich emocjonalnych, problemach emocjonalnych znacząco. A więc też zwróciłabym uwagę przede wszystkim na jelita. No i jak w tym obszarze, no to są i nerki, i jajniki u kobiet, i prostata u panów. Generalnie układ moczowo-płciowy. No i nadnercza. Tu na to zwróćcie uwagę, kochani. To tak w telegraficznym skrócie. Pozostałe czakry prawidłowo. Dobry czas jest w ogóle na rekonwalescencję, na zabiegi. Ja przypominam Wam, że no teraz nie mogę publikować uwagi na blokady kalendarza biodynamicznego. Natomiast jeżeli ktoś chce skorzystać z codziennej konsultacji w postaci informacji, czy to jest dla niego dobry dzień, na przykład na zabiegi operacyjne, na rekonwalescencję, na różne inne ważne kwestie, mam na myśli kalendarz biodynamiczny księżycowy, to albo możecie wysłać zapytanie o ten dzień dla Was na portal Magiczne Wrota, wpisując sobie numery, macie w opisie filmu, z tym, że tam macie dotyczące okresów pustki i lat numerologicznych, ale to samo dotyczy kalendarza biodynamicznego i wystarczy wpisać Was w treści SMS-a kalendarz biodynamiczny, swoją data urodzenia, ale możecie też sobie zamówić w formie abonamentu, płacicie za to dużo mniej, bo płacicie za to miesięcznie 30 zł w promocji,
standardowo to jest 90 zł za 30 dni. Uśredniam to. Też kalendarz księżycowy to 28 dni księżycowych. Możecie sobie zamówić taką konsultację miesięczną, wtedy codziennie na swój numer telefonu otrzymujecie bezpośrednio ode mnie, już nie przez portal Magiczne Wrota, powiadomienie. Myślę, że jest to dużo bardziej opłacalne, dlatego że koszt SMS-a przez portal Magiczne Wrota to jest 7 chyba złotych z hakiem za jeden SMS, czyli gdybyście chcieli mieć codzienną prognozę, to jest 7, prawie 8 zł razy 30 dni, a tutaj macie w cenie 90 zł cały miesiąc kalendarza biodynamicznego, a osoby, które się zdecydują na subskrypcję tego kalendarza do 10 października, mają to w promocyjnej cenie, czyli pierwszy miesiąc mają za 30. Możecie wtedy zobaczyć, że Wam taka formuła odpowiada. Do czego się przydaje kalendarz biodynamiczny? W tym kalendarzu biodynamicznym, poza kwestiami zdrowotnymi, możecie też pytać na przykład o kwestie to szczególnie dotyczące ogrodnictwa. Mam taką koleżankę, która zawsze do mnie pisze: słuchaj, potrzebuję mieć informację, czy dzisiaj zbiory, czy siejemy, czy przycinamy, czy coś tam, to ten kalendarz biodynamiczny się odnosi również do tego, ale głównie odnosimy to do siebie, czyli do zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, zdrowotnych, zabiegów to finansowych też czasami, tak? Czy to jest dobry czas na to, codziennie dostajecie taką informację zwrotną. Czyli panny zdrowie przerobiliśmy. No to sfera uczuciowa u panien. Panna. Zamieszanie w sferze uczuciowej. Tłum i w sferze tutaj szczególnie panowie, przepraszam, się tak przecieram, ale mam cały czas kocie kłaczki na buzi. Inne łaskoczą, nie umiem się powściągnąć. Zamieszanie. W relacjach populus bardzo intensywnie towarzysko. To zdecydowanie. Wasze drzwi się nie będą zamykać w domu, albo będą wchodzić ludzie, wychodzić, albo będziecie spędzać dużo czasu z ludźmi, w otoczeniu ludzi. Zresztą będzie Was ciągnąć do ludzi zdecydowanie, ale to dobrze. Zwróćcie uwagę na relacje z jakąś młodą kobietą, puella dziewczyna. Tak mi się skojarzył jeden z moich kwerentów, który opowiadałam Wam chyba wczoraj czy w sobotę, że pytał się, czy wpadła mu, znaczy, że wpadł w oko jakiejś kobiecie i on chyba właśnie jest zodiakalną panną. To aż zerknę, tak, 10 denarów. Słuchajcie, jeżeli ktoś Wam się podoba, to taka ogólna prognoza oczywiście, no bo indywidualnych, no to trudno jest w prognozie takiej tygodniowej, ale jeżeli wpadł Wam ktoś w oko i chcielibyście zapytać, czy warto taką znajomość kontynuować, to zdecydowanie warto. 10 denarów, wyjęłam sobie tarotem. Tak, warto. To jest karta, która mówi zdecydowanie warto. W ogóle uwielbiam karty Maruna. Ja, słuchajcie, w ogóle zrobiłam taki myk niechcący zupełnie, a to z wróżką Milą przez przypadek, ponieważ ja mam dwie talie Maruna. To są karty polskiego autorstwa. Jak zwykle u mnie dygresje, musicie mi to wybaczyć. Znaczy nic nie musicie, ale, ale tak to u mnie jest. Mam dwie talie. Pierwszą talię, którą kupiłam, kiedy się pojawił Tarot Marun, jeszcze w wersji Arkan Wielkich, takich z koszulkami znaczonymi. Co znaczy znaczona koszulka, to Wam zaraz pokażę. Czyli nazwa Marun jest... Zaraz Wam pokażę, bo ja te talie połączyłam zupełnie bezwiednie w pewnym momencie. W każdym razie pierwszą talię kupiłam, gdzie były tylko Arkana Wielkie. I kładłam nimi, to w ogóle była pierwsza talia, ja się w niej zakochałam, gdzie kładłam tylko arkanami wielkimi, no bo jeszcze nie były wydane małe. Potem długo czekałam na wydanie arkan małych, pojawiła się cała nowa talia, ja ją też kupiłam. I te talie, arkan wielkich odłożyłam. Kiedy prowadziłyśmy z koleżankami, wróżkami magiczny zakątek w Rudzie Śląskiej, to te talie marunowe oprawiłam w ramki, powiesiłam u nas w saloniku na ścianie. I to jest właśnie ta pierwsza talia. Ma koszulkę znaczoną, jest tutaj napis Marun Tarot. Adam Maroński, prace, ilustracje. A to jest ta talia już bez oznaczenia, czyli nie widać, czy jest pozycja prosta, czy odwrócona. No i kiedyś robiłam Wam pokaz tych kart, opisywałam Wam i pomieszałam te talie bezwiednie. I one już tak zostały. Ale w tej talii, czyli mam talię, w której mam podwójne arkana wielkie i teraz nimi tak kładę. Nie zauważyłam tego, szczerze mówiąc, bo już tak nie zerkam, jeszcze nie dowidzę, czy tam na tej koszulce coś jest, czy nie. I w pewnym momencie kładłam znajomej karty i wyszło mi dwa razy gwiazda. I tak,
jak dwa razy gwiazda? Jak to jest możliwe? Ona się mnie pyta. Ja mówię, no tak, już wiem. Wymieszałam dwie talie, czyli tą pełną arkana małe i arkana wielkie i tą pierwszą, pierwotną, są tylko arkana wielkie, ale z wyjątkami, ponieważ nie chciałam wieszać tych trudnych kart w saloniku, to je odłożyłam, więc nie ma w nich śmierci, chociaż to też jest pozytywna karta, nie ma w nich diabła podwójnego, są, te fajne są tutaj powtórzone, więc prawdopodobieństwo wyjęcia pozytywnej karty w tej talii jest znacznie większe. Tak zresztą jak mam nietypowo w pierwszej mojej talii, którą miałam Ridera White'a, gdzie uciekła mi do lasu bieda z nędzą, czyli piątka denarów. Kiedyś u przyjaciółki kładłam karty na jej tarasie i karty spadły, wywiał wiatr dosłownie do lasu i część kart mi się udało znaleźć, ale piątka denarów zniknęła. Także w tej talii mojej Ridera White'a nie ma biedy z nędzą. No i dobrze. Widocznie tak miało być. Nie porzuciłam tej talii, tylko dlatego kładę nią nadal. Chociaż rzadziej. Także następna prognoza będzie właśnie tutaj coś tam. Muszę, następną talią będę kładła właśnie tymi kartami. Znaczy następną prognozę, właśnie taka gruba się ta talia zrobiła przez to, że są podwójne karty. Więc nie jest to tradycyjnie 72, tylko 72 plus niepełne arkana wielkie dodatkowo. Taka ciekawostka. Także też pozytywna kwestia w sferze uczuć, jeżeli chodzi o... specjalnie dołożyłam, zwróćcie na to uwagę, ta dziesiątka denarów, nowe znajomości, szczególnie panowie, ale też pomyślałam sobie, że dołożę, jeżeli chodzi o panie, z przełożeniem wyszedł król buław, także też zwróćcie uwagę, pozytywna kwestia, jeżeli chodzi o mężczyzn w waszym życiu, wezmą sprawy w swoje ręce, może się pojawić dla pań samotnych mężczyzna o sylwetce króla buław. Król buław to, przypominam, najczęściej zodiakalny baran, lew albo strzelec, ale też mężczyzna o cechach fizycznych. No tutaj akurat w talii maruna to jest jasnowłosy, ale w znaczeniu karty to są najczęściej osoby o włosach w kolorze brązów, ciepłych brązów, od jasnych orzechowych aż do rudości czerwieni. Mężczyzna, który może być związany z branżą budowlaną, drzewną, przemysłem ogniowym, to może być na przykład przemysł paliwowy, strażak, przedsiębiorca, to na to zwrócę uwagę. Piotra teraz będzie polowała, bo prawdopodobnie gdzieś tam rzucam zajączki, nie wiem, czy kartami na ściany i ona teraz będzie przelała, polowała. Może gdzieś tam przemykać. I panny finanse. Finanse, sfera finansowa dla panny, coś tu nam wypadło. Leticja w opozycji. No, nie będziecie zadowoleni z tego tygodnia, jeżeli chodzi o finanse. Może się pojawić jakaś inwestycja, która was nie zadowoli. Być może jakieś, konieczność jakichś wydatków, które... Koniunkcją. Przede wszystkim nie zawierałabym w tym tygodniu żadnych umów, żadnych kontraktów. Nie zobowiązywałabym się do niczego. Nie współpracowałabym z kimś, kto nie budzi mojego zaufania, albo w ogóle powstrzymałabym się, jeżeli chodzi o współpracę. Dlaczego? Koniunkcja w opozycji. Koniunkcja nie sprzyja właśnie wszelkiego rodzaju związkom. Tutaj akurat mam na myśli biznes współpracy. Ona może też przynosić nieporozumienia w pracy, niedogadanie pewnych rzeczy. Co może się kojarzyć ogon smoka z takimi wręcz przegadanymi, przeciągniętymi w czasie sytuacjami niekorzystnymi. Możecie mieć też takie wrażenie, drogie panny, że macie taki tydzień piętrzących się problemów. To na szczęście, zawsze mówię, minie. Następnym razem na te negatywne prognozy jeszcze wyjmę sobie karty rady, kartę może obrazkowego klucza. Świat w opozycji tutaj się jeszcze pojawia, tak sobie myślałam, jaka rada, nic nie róbcie. Defensywa. Świat w opozycji to jest być pasywnym, w defensywie. Nie działajcie. Przyjmijcie zasadę WWT. Jak coś nam nie wychodzi, to znaczy, że mamy tego nie robić. To znaczy, że nam to nie służy. Tata ojsteczna zasada bardzo dobrze się sprawdza w sytuacjach, kiedy system, tak to powiem, piętrzące się problemy nam pokazują, nie rób tego. Jak nie wychodzi, to znaczy, że to tobie nie służy, że to nie jest dla ciebie, porzuć to. Odpuść, najlepsze chyba określenie. Bądź w defensywie. Nie działajcie, świat w opozycji. Nie działajcie, nie współpracujcie. Może się pojawić ktoś, kto wam coś proponuje. Proponuje podpisanie umowy, kontrakt, współpracę. Unikajcie. To lwy. W lwie mamy kogo? Wagi zodiakalne, prawda?
wagi, zdrowie. Zdrowie i wagi. Czakra korony, czyli też zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci mogą się pojawiać, rozkojarzenie, czasami bóle głowy, szczególnie tutaj w okolicy czoła, skroni. To mogą być takie wręcz bóle ogniskowe. Najczęściej towarzyszy im stres. To jeszcze dokładam. Tutaj jeszcze mogą się pojawić problemy z zatokami czołowymi, to na to zwrócę uwagę. Czakra sakralna, układ moczowo-płciowy, szczególnie bym zwróciła uwagę na pęcherz moczowy. Mogą towarzyszyć Wam problemy z zapaleniem pęcherza moczowego. Dlaczego? Tutaj jest znak raka. Dlaczego do tego nawiązuję? Skąd ja to wiem? Pytają się czasami moi kursanci, skąd Pani Ewo, Pani wie, że to jest układ moczowo-płciowy, bo tutaj się pojawiają płyny. Znak raka, czyli żywioł wody, czyli wszystko, co jest związane z płynami, czyli nerki, pęcherz moczowy, tak? No czasami to mogłyby być też u kobiet upławy, u mężczyzn, tak wchodzę w takie może niewygodne tematy, ale to też może wszystko, co jest związane z zaśluzowaniem też organizmu. Także tu na to zwróćcie uwagę. A tak to pozostałe karty bardzo dobre, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie. Także wagi super, tylko te dwie rzeczy bym zwróciła uwagę, na to bym zwróciła u Was uwagę. Uczucia. No. Wypadło mi coś, zaraz zerknę, co to mi wypadło. Teraz już mi nie pójdzie na ramionczko, bo teraz mam takie mocne ramionczka, sukienki. Albo neutralnie, ale nie jest najgorzej. Jeżeli budować relacje, czy relacje, to raczej na przyjacielskich zasadach, spokojnie, bez uniesień, przynajmniej początek tygodnia. Ale już w środku tygodnia uniesienia rubeus, ale takie... no dosyć silne. I tutaj pokazuje się ze strony kobiet, czyli w relacjach, w uczuciach, powiedziałabym napięcia związane z kobietami, 24. Jakieś złośliwości, jakieś nieprzyjemne sytuacje, kłótnie, napięcia. Także tutaj ostrożnie. Szczególnie w relacjach z kobietami, gdzie, no nie, to może być środowisko zawodowe kobiece, to mogą być przyjaciółki, koleżanki, ale ogólnie rzecz biorąc, no kobiety mogą podnieść Wam, moje drogie wagi, ciśnienie. Poczucie straty z tym związane. Czyli może to być jakaś kłótnia, napięcie, dosłownie napięcie, bo rubeus czerwony to jest sytuacja napięciowa. Warto sobie wtedy dać na wstrzymanie troszeczkę. Też warto, żebyście się powściągnęły w tym czasie od złośliwości, jakichś nieprzyjemnych przytyków, no bo może Was to budzić skorpiona, czyli takiego, możecie się czuć, kiedy skorpion atakuje, kiedy się czuje zagrożony. Skorpiony same nie atakują z siebie. Skorpiony są najbardziej, tutaj nawiązuję do cechy, najbardziej wrażliwymi znakami zodiaku w symbolice. Czyli skorpion najczęściej atakuje wtedy, kiedy czuje się zagrożona. Także w poczuciu zagrożenia możecie być nieprzyjemne. I wagi, pomimo że mówiłam o skorpionie, to mówiłam o cechach skorpiona, które mogą u Was dominować w tym czasie. I finanse uwagi, czy uwag. Justicja, puer, koniunkcja. Słuchajcie, nie ufajcie mężczyźnie, to dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, ale nie ufajcie mężczyźnie w przypadku podpisywania umów, kontraktów, bo może przynieść Wam to tristicja, smutek, stratę. Także ostrożnie, jeżeli macie podpisać jakąś umowę, zobowiązanie, kupić coś na przykład od kogoś, koniunkcjo, to jest zawsze karta zjednoczenie, to są umowy kupieckie, to jest podpisywanie umów, to jest spotkanie. Tutaj w tym przypadku, ponieważ mówimy o sferze finansowej, to może być albo spotkanie biznesowe, albo na przykład idziemy, zawieramy jakąś umowę, zobowiązanie finansowe, bądź mamy komuś zainwestować w coś, szczególnie jeżeli to jest mężczyzna. Puer może oznaczać też konieczność zawalczenia o coś, czyli będziecie musiały wejść w taką pozycję zdobywania, zawalczenia o byt, o kwestię finansową, być może wziąć sprawy w swoje ręce. To też o tym mówi puer w karcie Tristitia, bo możecie w przeciwnym razie mieć poczucie straty, smutku. To wagi. Muszę tutaj na chwilkę przypilnować, bo czpiota. No to zapraszam panienkę, tylko teraz będę już, nie dość, że... Aha, nie,
Trzeba teraz powłączać mi przyciski w komputerze. Już mi włączyła kapsułka, już mi wyłączyła ekran. Cudownie. Będę musiała odkręcać. Macie tak, kociarze, że wasze koty, no już mi zmieniła rozdzielczość ekranu dupeczką. Cudownie, kochanie, chodź. Chodź. Tak, pokazałabym wam, ale tu mam kapsułkę, rozdzielczość zmienioną i jeszcze powybieramy kilka stron. Aż ty łobuzie małe, kochanie. No dobra. Powinna była tę klapkę w komputerze przycisnąć. To były wagi. Po wagach mamy co? Skorpiony. Mam nadzieję, że po drodze nie ominęłam żadnego znaku zodiaku, ale chyba nie. Barany były, byki były, bliźnięta były, raki były, lwy były, panny były, wagi były. To teraz czas na skorpiony. Skorpion zdrowie. Czakra gardła u skorpionów, mocno, Leticja, niewyrażone emocje, niewyrażone, coś was tu siedzi i gryzie, niewyrażone emocje to mogą być w tym przypadku chrypki, ból gardła, kaszel, czasami trzeba coś wyszczekać, wynikające z tego, z waszego niezadowolenia z czegoś. Leticja to jest brak radości, niezadowolenie, nie smutek wręcz, nie tristicja, ale niezadowolenie. Odpowiednikiem Leticji w negatywie jest tristicja, czyli smutek, Leticja to radość. Radość w opozycji to jest niezadowolenie, tak bym tę kartę nazwała. Może jesteście z czegoś niezadowoleni i nie potraficie tego wyrazić, być może komuś, i to w sobie gdzieś tam tłumicie, więc może to być chrypka, może to być kaszel, na przykład nie potraficie komuś tego wyszczekać, powiedziałabym tak, szczekacie na kogoś, bóle gardła, krtań, przełyk, ale też jama ustna, na to zwróćcie uwagę. I trzecie oko, to samo. Czegoś nie chcecie widzieć, oczy, czegoś nie chcecie usłyszeć, to jest to samo. To są dwie czakry, które się, że tak powiem, ukazują na niewyrażone emocje albo niechęć do czegoś. Może być też tak, że macie chrypkę, bo nie chcecie czegoś powiedzieć. To też problemy z głosem. To ewidentnie. Dobra, coś tutaj się wychyla. Ale za to czakra serca, ok. Czakra splotu słonecznego, czyli znowu wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy, tak mówię, że woreczek żółciowy, ale tak naprawdę to pęcherzyk żółciowy powinno się to mówić. No dwunastnica. Jelito cienkie jeszcze się tutaj w tym obszarze mierzy, czyli wszystko, co jest związane z metabolizmem. Niestety nie mam okularów na nosie, bo tutaj ja mam tak bliżej dalej, więc widzę te karty, ale was nie widzę, więc tutaj was pozdrawiam. Jak coś komentujecie, to może się potem do tego odniosę. Pani Sylwia podaje datę. Pani Sylwia, to jest prognoza dla znaków zodiaku i pani jest chyba wagą. Już patrzę. 1 września to panna zodiakalna, przed chwileczką omawiałam. Wracam do skorpiona. 3, 4, 5. Jeszcze została nam czakra sakralna, też odwrócona, i czakra korzenia. To samo, co powiedziałam na początku prognozy chyba byki miały ten problem. Czakra korzenia, ale tutaj wija. Bardziej bym zwróciła uwagę na ponieważ wie jest znowu w płynach, czyli krew, czyli anemia. Czyli zbadajcie swoją krew albo uzupełnijcie w diecie wszystko, co jest bogate w żelazo. Tu mogą się pojawiać dolegliwości właśnie związane z energią, ze spadkiem energii, więc zwróćcie na to uwagę szczególnie. No i jak czakra korzenia, to czerwone warzywa, owoce. W diecie czerwony kolor w koloroterapii, a w litoterapii to będą czerwone kamienie. I tutaj bym zwróciła uwagę na właściwie pośrednio, ponieważ macie też odwróconą czakrę sakralną, więc może to być pomarańczowy bądź czerwony koral, a niektóre są właśnie takie przechodzące. Jaspis albo karneol pomarańczowy albo czerwony. One występują i w wersji czerwonej, i w wersji pomarańczowej, a czasami są właśnie takie koralowe, takie pół na pół. To byłoby idealnie sobie mieć taki jeden kamień, który uzupełnia jakby dwie te same czakry. No też zwróciłabym uwagę, bo jak krew, to hemoroidy. Także tutaj, no wiem, że to taki temat drażliwy czy wrażliwy,
No i jeli to grube zdecydowanie. Jeli to grube związane z dietą ciężkostrawną koziorożec ziemia. Ciężkostrawna dieta, karcer przy takim to mogą być zaparcia, to mogą być problemy z wypróżnianiem. Zwróćcie uwagę, tu znowu powiem Wam o prebiotykach i probiotykach. Jeżeli pojawiają się zaparcia, to prawdopodobnie macie dietę bardzo ubogą w błonnik, macie nieprawidłową florę bakteryjną jelit, czyli tą mikrobiotę, no i przyjmujecie mało płynów. Czyli więcej błonnika, więcej warzyw i owoców, mniej produktów zbożowych, ciężkostrawnych. No i przypominam, jak błonnik, to nie można zapominać przy błonniku o płynach, bo inaczej będą Wam towarzyszyć zaparcia. Także więcej płynów, więcej soków, napojów, ziół. Ja proponuję zioła. I gdybym miała, gdyby faktycznie Wam dolegliwości ze strony właśnie układu, czy co nam powoduje takie udrożnienie, przeczyszczenie, moje PKP, sok z kiszonej kapusty, z tym, że uwaga, może Was przeczyścić, więc rozcieńczcie sobie, albo łagodniejszy sok z ogórków kiszonych, to zdecydowanie poprawi Wam troszeczkę perystatykę jelit. Także zadbajcie o te jelita. Przypominam, Hipokrates mówił, wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. No i takie są fakty. I druga ważna kwestia, a właściwie dwie. Jelita to jest nasz drugi mózg, tak? Czyli pamiętajcie o tej osi jelita-mózg. Jeżeli nasze jelita nieprawidłowo pracują, to automatycznie nasz mózg też pracuje nieprawidłowo. To były skorpiony? To były skorpiony. Skorpiony zdrowie, skorpiony uczucia. Zobaczmy. A misja, jakieś poczucie straty, jakieś, ale takie z nostalgią, bo 18 to księżyc. Jakaś tęsknota za, być może niespełnionym uczuciem. Być może jakiś żal niewyrażony. A misja, poczucie straty, ale z przeszłości. Jeżeli już wracamy do przeszłości, ktoś kiedyś zapytał, czy można zmienić przeszłość. Przeszłość, podkreślam. Tak, można zmienić przeszłość. Poprzez zmianę naszego stosunku do wydarzeń, które się wydarzyły w przeszłości, wydarzeń wydarzyły. Czyli naszego nastawienia na zasadzie, czy to dobrze, czy to źle. Czy to było dla nas dobre, czy złe. Jeżeli będziemy cały czas na to patrzeć właśnie w tym poczuciu straty i pielęgnować tę stratę, nie wyciągając wniosków na teraźniejszość, na przyszłość, a taką możecie mieć skłonność nostalgiczną, takie resentymenty, powiedziałabym, które na tę chwilę nic dobrego nie wniosą w Wasze życie. Zdecydowanie tej koniunkcji, jakieś rozstanie z przeszłości. Wskazówka, głowa smoka, przemyślcie to, rozważcie, zracjonalizujcie. Cokolwiek się nie wydarzyło w tym czasie w przeszłości, to tak miało być. Tak miało być, o, właśnie tutaj już mnie nie będzie słońce pikselowało przez żaluzję. Zobaczę, o co chodzi jeszcze szczegółowo tarotem, a tak akurat sięgnęłam po pół talii. No dobrze, zobaczmy. O co chodzi konkretnie? Za czym tak tęsknicie? Panie tęsknią za rycerzem denarów w opozycji. No może sobie tam nawyobrażałyście, drogie panie. To się nie zmaterializowało, bo denary materializują. A panowie, samotność, pustelnik. Czasami trzeba właśnie, jak tutaj ten pustelnik nasz marunowy mówi, pokazuje, no nie zobaczycie go tak pięknie. W ogóle uwielbiam te detalie, ale też taka wskazówka dla osób, które mają maruna i nie lubią z nim pracować. Ja odkryłam nową rzecz z tym tarotem. Ponieważ zdarza mi się, że ja moim kwerentkom, szczególnie tym, z którymi nie rozmawiam przez, w sensie rozmawiam nie bezpośrednio, tylko przez telefon, robię zdjęcia tych kart i wysyłam. I słuchajcie, pomijam fakt, że jestem niedowidząca i już trudno mi jakby wszystko zobaczyć w tej karcie, ale zauważyłam, że jak robię zdjęcia tych kart, to na nich widać dużo więcej. One są bardziej wysycone kolorystycznie, i widać detale, których nie widać gołym okiem. Serio, serio. Także jeżeli ktoś ma tarota marun i
i nie lubi tej talii, to w ogóle dajcie znać, bo wróżka Milena chętnie odkupi od Was tę talię, Milenka Golda, bo szukamy talii dla niej, bardzo się podoba ta talia. Także jeżeli ktoś ma w swoich zasobach i nie korzysta, to dajcie znać, odkupimy. Ale zanim się zdecydujecie jej pozbyć tej talii, to zróbcie zdjęcie telefonem i przyjrzyjcie się, jak cudowny obraz jest na tej karcie, którego nie dostrzegamy, powiedziałabym, gołym okiem, dosłownie nieuzbrojonym w kamerę. Pustelnik to jest, trzeba pobyć trochę w samotności, trzeba pobyć troszeczkę w swojej pustelni, trzeba się zdystansować. Jak Jean-Baptiste w powieści Senskina, posiedzieć samemu ze sobą, znaleźć drogę do siebie, to jest właśnie ścieżka duchowa. To, czego moja dzisiejsza kwerentka nie potrafiła zrozumieć, szukała przyczyny swoich dramatów duchowych i lęku przed inkarnowaniem na tę planetę w relacji z drugą osobą. To nie chodzi o tego drugiego człowieka. Ta osoba jest jak kurier, przychodzi do nas z informacją, co mamy do zrobienia. Nie winimy posłańca, nie winimy kuriera. Te osoby, te istoty realizują to, co mają realizować jako ścieżkę naszą, nasze doświadczenia. I odgrywają tę rolę doskonale. Starajmy się ze sobą skonfrontować właśnie w tym pustelniku. To w kontekście związków. Drogie skorpiony. I finanse. Może u Was będzie lepiej finanse, skorpiony. Teraz mi gardło siada. Jak nie sukienka, to gardło. Czyżby była trzecia odsłona dzisiaj? Fortuna Major w opozycji. Nie jest to zła karta, ale opozycja mówi o tym, że coś, na co czekacie, przesunie się w czasie. Czyli jeżeli liczycie na realizację jakiegoś celu, na finalizację jakiegoś przedsięwzięcia w tym tygodniu, to liczcie się z opóźnieniem w czasie. Może nie nastawiajcie, ale weźcie to pod uwagę. Dobry czas na współpracę, koniunkcję, na podejmowanie jakichś umów, zawieranie umów, kontrakty, generalnie współpraca. Dobry czas dla spółek w biznesie szczególnie. Okay? To skorpiony. Co mamy po skorpionach? Kogo mamy po skorpionach? Po skorpionach mamy skorpion. Strzelec jest chyba po skorpionie, prawda? Tak, strzelec, a potem koziorożec. A po koziorożcu wodnik i ryby i kończymy. Czyli mamy jeszcze cztery znaki. Wiem, że ci tak flegmatycznie, ale włączyłam sobie tą fazę delta i taka jestem trochę senna, ale muszę się wyciszać, więc zamiast galopować troszeczkę wolniej. Dobra, strzelce. Ogniste strzelce, co u Was w zdrowiu? Strzelce, a zdrowie. Oj, znowu głowa. Głowa, ale do czakry, czakra korony i czakra trzeciego oka, zaraz powiem co szczególnie. Bardziej niepokoje, a misja, coś Was niepokoi. Nie są to karty dramatyczne, ale mogą się pojawiać coś, czego nie widzicie, albo nie chcecie widzieć, albo nie chcecie o tym myśleć. To Wam będzie spędzało sens powiek. No i też zwróciłabym uwagę na, no właśnie. Mam takie wrażenie, patrząc w karty u wszystkich znaków zodiaku, i nie wiem, czy to jest taka tendencja, że pojawiają się dolegliwości ze strony czakry korony właśnie, czyli ta nasza taka najbardziej zawiadująca naszym, jak powiedziałam, naszą duszą, naszą świadomością. I czakra podstawy i sakralna, które bardzo często są związane właśnie z tym, co my myślimy, albo z tym, co kreujemy. W kontekście zdrowia to jest silny stres. I tutaj znowu, Letycja w opozycji, albo niezadowolenie, albo brak radości w życiu, dosłownie. Brak radości, czyli takie poczucie, że to może nie jest smutek, jak w poprzednich znakach się pokazywało, ale nieumiejętność cieszenia się tym, co się ma, to się też przenosi na brak wdzięczności. A
jak nie jesteśmy za coś wdzięczni i nie potrafimy się tym cieszyć, to nam tego los nie przynosi. Jak koncentrujemy się na deficytach, to przyciągamy to, czego nam brakuje. I tutaj akurat, ponieważ jest czakra korzenia w opozycji, no to zatem idzie automatycznie też materia, bo czakra korzenia odpowiada za materię w naszym życiu. Jeżeli mamy odwróconą czakrę korzenia w kontekście zdrowia, to mamy też automatycznie odwróconą ją w kontekście materii. Także tutaj znowu cieszcie się tym, co macie. Możecie mieć takie poczucie, że tego jest za mało. Że moglibyście mieć więcej. Jak nie docenisz jednego grosza, to nie docenisz miliona. To taki mój punkt widzenia. Więc więcej radości, cieszenia się, docenienia tego, co się ma, nie koncentrowanie się na tym, czego się nie ma. Tu od razu tarociści powiedzieliby, czwórka kielichów jest taką kartą, która symbolizuje ten obraz. Czyli widzimy to, czego nie mamy, mimo że mamy więcej. To widzimy to, czego nie mamy, mimo że to są takie drobiazgi czasami. Dolegliwości ze strony, no tutaj Letycja akurat jest pokazana, no też znaku wodnym, czyli też spadek energii być może wynikający z niedoborów witaminowych i żelaza, tutaj szczególnie zwrócę uwagę na to. Czyli dieta, krew, płyny, anemia, sprawdźcie sobie to, czy przypadkiem nie macie jakichś niedoborów. Składników mineralnych i odżywczych. I strzelec w czakrze sakralnej to czasami jest spadek libido. Ogień spada namiętność, czyli możecie narzekać na obniżone libido. To w sferze seksualnej. Ale też mogą się, jeżeli to jest ognisty znak, pojawiać stany zapalne w obrębie. No i tutaj, ponieważ te dwie karty są w opozycji, to może być zapalenie jelita grubego, zapalenie pęcherza moczowego, jakieś problemy z nerkami, to tak bym powiedziała. U kobiet, u mężczyzn, ponieważ jest to też ta sfera seksualna, sakralna, to może być na przykład, no nie wiem, czy można mówić o zapaleniu jajników, ale o jakichś stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej, szczególnie jeżeli chodzi o no właściwie stany zapalne w obrębie jamy brzusznej, powiedziałabym tak. To zdrowie u strzelców. No to miłość. Albo uczucia i związki. A tu znowu jakieś... Jakoś ten Paracelsus jest taki... Poprzednie prognozy z geomantycznymi kartami były jakieś takie bardziej optymistyczne. Tutaj Paracelsus się wykłada w tej sferze. Do czego zmierzam? Do brzegu. Zakończenie jakichś związków, trudnych sytuacji. No niestety, jeszcze tutaj się śmierć pokazała w tarocie w opozycji. Kończymy to, co toksyczne. To, co już wymagało dawno. Puella to już... Nie ma co czekać cierpliwie, aż coś się zmieni. Tu zdecydowanie. Puella jest kartą cierpliwości. Mogliście cierpliwie czekać na coś, ale to se nie da. 29 karmiczna liczba w ogonie smoka. Jeżeli liczycie, że coś się poprawi, to się możecie przeliczyć. Nie chcę tutaj być złowróżąca, ale nie. Coś, co się ciągnie ogonem. W relacjach zjadacie własny ogon. W relacjach się możecie dwoić i troić, a tu nic z tego. Troszeczkę możecie liczyć na taki spadek emocjonalny, też wyciszenie emocjonalne pod koniec tygodnia w karcie Albus, ale i tak to jeszcze nie jest ta optymistyczna karta Albus biała, to jest ta ciemna. Czyli tak troszeczkę Wam emocje opadły, będzie troszeczkę lżej, będzie troszeczkę łagodniej. Właśnie się przyjrzałam, ile mam tych moich koci włosków na mojej sukience, no trudno. Nie będzie widać już tutaj słońce, bo chciałam zrobić tę prognozę przed wejściem słońca w zenit, bo ona mi tutaj wpada i właśnie mnie paskuje, no to Albus. Słuchajcie, mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie lepszy. I finanse dla strzelców. No i na pocieszenie powiem Wam, że nie wszystkie strzelce będą miały taką negatywną prognozę, bo to nie jest tak, że tylko 12 znaków zodiaku i 12 podziałów, ale może być tak, że jakaś spora Wasza większość. Finanse. Gorąco, zamieszanie w kwestiach finansowych będzie się paliło. Będziecie musieli gasić pożary.
będziecie musieli bardzo intensywnie działać, żeby zdobyć środki materialne sprzyjające działania ze strony kobiet. Także jeżeli, w ogóle ze strony ludzi, ale szczególnie jeżeli chodzi o stronę kobiet. Koło fortuny. Zdajcie się na los. Zdajcie się na los. Też zasada wowej, ale koło fortuny mimo wszystko, mimo tych napięć, mimo takiego poczucia, że nie wszystko pójdzie po Waszej myśli, a może tak spróbuję jakoś tak to, może odsłonię. Koło fortuny Wam sprzyja. Dobra karta. To już tak dołożyłam tarota, bo czasami tak chcę wiedzieć, czy tak całkiem czarno widzieć. Nie całkiem. Tu akurat może się tydzień zacząć, może dzisiaj już nawet mieć takie poczucie, że coś Wam nie wychodzi, że tu proszę bardzo, akusitio, nie możecie złapać, jakbyście cały czas właśnie gonili własny ogon. Ale lepiej pod koniec tygodnia okaże się, że fortuna Wam sprzyja i że nie było to najgorsze. Ten początek tygodnia to nie jest zapowiedź całego tygodnia, tylko taki właśnie zły początek, ale potem już będzie z górki. Koło fortuny mówi, poddaj się losowi. Nie działaj na przekór, nie próbuj zawrócić kijem Wisły. Tu nawet jest to koło fortuny pokazane jako koło wodne, jak w tartaku. Nie możemy tego koła na siłę obrócić, nie możemy zatrzymać na siłę pędącego pociągu. Więc wskakujcie do tego pociągu, jak pędzi, ale go nie próbujcie zatrzymać. To były strzelce, po strzelcach mamy koziorożce. Ziemskie, twarde znaki. Tristicja na dzień dobry, czakra korony spadła naprawdę. Okej, koziorożce. Smuteczki, to samo zresztą podobnie jak... Aż dotasuję jeszcze przełożę, bo... tutaj smutki, martwicie się. Tylko martwi się martwią, żywi niech żyją. Przeciwieństwem emocji smutek jest radość, Letycja. Letycja, emocje radości wywołujemy poprzez śmiech i poprzez śpiew. Więc śpiewajcie, drogie koziorożce. Ja wiem, że to może brzmi abstrakcyjnie, ale Nelly też poleca śpiew. A reszta? No nie, już tak myślałam, że będzie dobrze. Ja czasami jak tak kładę karty na zdrowie, to tak bym chciała powiedzieć, a weźcie sobie taką witaminkę, takie warzywka, takie owoce. I tak bym powiedziała tutaj w tym przypadku. Też polecam jacynkę na poprawę nastroju, ta tristicja. Od razu będzie, bo tutaj jest też ta te czakry dolne właśnie z nadęczami związane. Ale z poczuciem straty też, czyli napięcia, poczucie straty, amisio, tristicja, smutek, to są negatywne emocje. Poprawa nastroju, co nam pomaga w poprawie nastroju? Na pewno te wszystkie warzywa, znaczy w ogóle kolorowa dieta. Ktoś powie tęczowa dieta, ja powiem czakralna dieta, czyli żeby w naszej diecie były wszystkich tych 7 kolorów, tak? To, co nam poprawi nastrój zdecydowanie, to jest kolor pomarańczowy, cytrusy. Pomarańcze, mandarynki, ale też macie spadek energetyczny, czyli te wszystkie warzywa, czerwone szczególnie, te, które dostarczają nam żelaza, chociaż nie wszystkie czerwone nam dostarczają żelaza, bo żelaza nam też dostarczają rośliny zielone, taki paradoks, bo mamy przecież dużo żelaza, na przykład szpinaku. Natomiast chodzi o to, żebyście uzupełnili sobie żelazo, ferytynę. Zbadajcie sobie krew, czy nie macie niedoborów. To bym powiedziała zdrowie u koziorożców. Martwicie się. Spadek nastroju wpływa negatywnie na Wasze jelita. Jak nieprawidłowo funkcjonują jelita, to mamy nieprawidłowe wchłanianie. Jak mamy nieprawidłowe wchłanianie, to jesteśmy nieprawidłowo odżywieni. A jak jesteśmy nieprawidłowo odżywieni, czyli jelita, to spada nasz nastrój. I mamy tutaj system naczyń połączonych. Także zadbajcie o swój pokarm dla ciała. Wzrośnie Wam energia i też chęć do życia.
obudzi. Tylko się ruszyć. Chciałabym mieć lepsze karty. Cały czas siedzicie, tkwicie w przeszłości, w czymś, co się skończyło, śmierć. Trzeba pozamykać, niestety. Karcer koziorożce, no, siedzicie w swojej pustelni, zamykacie się. Nie cieszycie się życiem, Letycja w opozycji. Myślicie, głowa smoka, że nie będzie dobrze. Czarnowictwo wam towarzyszy po prostu, i to jest to amisjo w karcie głowy, które się pokazało w karcie zdrowia. Amisjo, czyli strata. Poczucie straty. Tristitia, czyli smutek w czakrze sakralnej. No z takimi emocjami trudno budować nowe relacje i cały czas śmierć w opozycji. Tutaj no, nie będę wam już jej pokazywać, chociaż jest jedną z najpiękniejszych kart moim zdaniem w tarocie. Pokażę wam ją w pozycji prostej. To tak na pocieszenie wam powiem, ale nie wiem, czy się uda ją pokazać. Pewnie nie. To jest postać z kosą, która zamknęła przeszłość. Trzeba było ją zamknąć. Ale tutaj na tym obrazie karty, nie wiem, czy to się nie zobaczycie być może, ale spróbujcie sobie wygooglować tę kartę. Tam są świetliki. Świetliki, które niosą światło i nadzieję. I to jest dla was karta nadziei, pod warunkiem, że się nie zamkniecie w tej swojej wierze. W tej wieży można sobie posiedzieć troszeczkę w tej pustelni, ale wy już za długo siedzicie w tej wieży. Ten karcer już jest, zobaczcie, ten karcer był taki, to jest już ciemna karta. To już jest za długo. To już czas wyjść do ludzi, czas się otworzyć na nowe. Cieszyć się, Letycja. Nawet jeżeli to mają być komedie. Nawet jeżeli to ma być, tak jak powiedziałam wcześniej, śpiew. Muzyka, ale muzyka radosna. Piosenka przewodnia. Żadne takie jak tutaj mismenty lecą wyciszające, osypiające, medytacyjne. Tylko dynamiczne, jakiegoś Barry'ego White'a z piosenką przewodnią, którą zapodaję czasami. Coś radosnego, coś, co was będzie pobudzało, energetyzowało. No i energię z diety, z warzyw, owoców. Finanse, koziorożce. No teraz, kurczę, teraz afirmujemy i czarujemy, żeby było pozytywnie. Coś pozytywnego. Finanse. Finanse. Chociaż przy czakrze korzenia te finanse są często zablokowane, już się powtarzam dzisiaj, no ale tak to wygląda. Wija w opozycji, no troszeczkę lepiej. Środkowy tydzień, może tak się zerwiecie na chwileczkę, już tak może coś was ruszy do przodu. Wija w opozycji, początek tygodnia zablokowane. W ogóle nie, wija w opozycji, czyli droga w opozycji, to jest brak celu. Stoicie w miejscu, a jak się stoi w miejscu, to ktoś powiedziałby, cofa się. Podążacie w niewłaściwym kierunku albo idziecie na ślepo albo nie idziecie swoją drogą, czyli tylko czyjąś, ktoś wam coś narzucił. Acusitio, jak to się pracuje nie w studio, tylko w domu, kiedy się zmienia oświetlenie. Acusitio to jest ta karta pozytywna. Jak wyjdziecie z tej dziewiątki, czyli z pustelni, to zobaczycie, i to będzie może taka jaskółka, która jeszcze może nie czyni wiosny, mimo że już jaskółki odleciały. A skąd wiem? Bo u mojej przyjaciółki Julki mieszkają jaskółki na klatce schodowej i już poleciały. No już dawno temu poleciały. Ale tutaj to już jest taki zwiastun, Acusitio. I środek tygodnia wam to pokażę. Ruszcie dupki, dosłownie ruszcie dupki, wyjdźcie na spacer, jest słonecznie. Wam też jest to potrzebne. Ta czakra, szczególnie tutaj apel do panów, ale kiedy pojawia się zaburzenie na poziomie czakry korony, to jest to słońce. Zdecydowanie słońce, to jest energia słońca. Trzecie oko to jest księżycowa. Tutaj słońce. Po prostu zażywajcie kąpieli słonecznych, światło, po prostu światło. I ogon smoka. No i końcówka, no niestety u was też się zapada taki zjazd, czyli trochę powiedziałabym taki roller coaster. Na przykład, no nie wiem, rozkręca się wam tydzień w pracy, a pod koniec tego tygodnia zjazd, konieczność wypoczynku. I znowu będziecie chcieli sobie siedzieć z tym swoim ogonkiem podkulonym gdzieś w domu, w pościeli, w łóżeczku. Może aura nie będzie sprzyjać spacerowaniu, ale mimo wszystko wychodźcie do ludzi.
Znowu ten ogon jest taki cały czas podkulony, tak? Jak taki zbity pies z podkulonym ogonem, dosłownie ogon smoka. Jakaś sugestia ze strony Tarota. Bardzo pokazuje stan emocjonalny wasz, ten zestaw kart. Dystansujecie się. Dwójka mieczy. Pokażę wam w pozycji prostej. Dwie postaci siedzą do siebie plecami. Cały czas tkwicie w przeszłości, w relacjach, które się już nie sprawdzają, być może w sytuacjach zawodowych, które już się nie sprawdzają i trzeba po prostu odejść, odciąć grubą kreską i zacząć na nowo. Co mają koziorożce zrobić, żeby odblokować? Działać! Rycerz denarów działa. Zobaczcie, jak ta postać wygląda. Tarcza ochronna i miecz w dłoń. Trochę zawalczyć też, powiedziałabym. Tak słońce pięknie na niego spływa teraz. Działajcie, działajcie. Ruszcie się. Do boju, powiedziałabym. Zobaczcie, on tutaj jest do boju. Ta tarcza to jest zresztą denar. To jest, zawalczcie o swoją materię. Do boju, drogie koziorożce. Okej. Okay. Koziorożec to, po koziorożcu mamy co? Wodniki. No dobra, idziemy wodniki. Wodniki, zdrowie, czpiota. Czpiota. Pawuje na światełko. Okej, okay, wodnik. Zdrowie u wodników. Inne karty, ale znowu korona, trzecie oko siada. Czyżby nasze społeczeństwo było takie mocno teraz przytłumione, nie ma kontaktu ze źródłem? To też migreny, bóle głowy, zaburzenia wzroku, koncentracji, pamięci. Czakra trzeciego oka to samo, tylko do tego dochodzi jeszcze wzrok, czegoś nie chcemy widzieć, czegoś nie chcemy słyszeć, problemy z uszami, zatoki czołowe, szczękowe, nos, katar. Wzawienie oczu. Słuchajcie, ja wczoraj i coś jest na rzeczy też, to a propos totalnej biologii, to a propos oczu. Ktoś mówi, no ja nie mam problemu ze wzrokiem, ja nie dość, że mam problemy ze wzrokiem, to tak nawiążę, to jeszcze wczoraj mi tak łzawiły oczy i teraz zastanawiam się, o co chodzi, jaki konflikt. To też poczytajcie sobie, jeżeli wam oczy łzawią. Konflikt matka, konflikt ojciec, prawe, lewe oko, czasami łzawi nam oko i nie wiem, o co chodzi. To trzeba znaleźć konflikt wewnętrzny i nawet totalna biologia mówi, co znaczy, kiedy łzawi na wiatr albo na słońce. Oko prawe bądź lewe. Bardzo ciekawe rzeczy mówi totalna biologia, na przykład o łzawieniu oczu, czego nie chcemy widzieć, czego nie chcemy zobaczyć, na przykład zaburzenie wzroku, zapalenie na przykład spojówek. To właśnie może towarzyszyć wodnikom. Czakra serca mi się nie podoba u was. Rubeus w opozycji. Rubeus, ale powiedziałabym w sferze, no też skorpion, czyli woda. Czyli też układ krążenia. Ale tu też jest tu emocjonalne nerwowość. Jak się pojawia rubeus w opozycji nerwowość, to może być też nerwica. Jak się pojawia nerwica, to może być pomylenie zawału serca z nerwicą lękową, na przykład zaburzenie na poziomie czakry serca w postaci globus hystericus, czyli ucisk w klatce piersiowej, mam zawał, ból w klatce piersiowej, boli mnie serce. Rzadko dzisiaj wspominałam przy czakrze serca o płucach, ale nie pojawiły mi się powietrzne znaki. To znaczy, że raczej ta czakra serca mówi o sercu, ale przypominam, że czakra serca mówi też o płucach, czyli układ oddechowy i mówi też niejednokrotnie o przełyku tej górnej części układu pokarmowego, czyli przełyk. Ale dzisiaj bardzo mocno się kładzie bardziej serce i układ krążenia u was. Mówię ogólnie, już generalizuję i patrzymy. Czakra splotu słonecznego. Dobrze, chociaż tutaj Amisio, tu z kolei możecie mieć, to może nie najgorzej, ale macie gorszy apetyt. Mało jecie, albo jecie mało odżywczo, Amisio. Czyli tu może wam towarzyszyć w ogóle
utrata wagi, ale głównie wynikająca z tego, że mało jecie, nie macie apetytu. Pozostałe czakry podobnie, natomiast nie ma tutaj jakichś większych dolegliwości. To zdrowie uwodników. Rubeus, bez większych uniesień niestety. Rubeus w opozycji, brak namiętności, brak jakiegoś takiego ognia, jakaś taka niechęć. Czasami w uczuciach czy w relacjach, jeszcze sobie dołożę, to może być spadek libido. 8 denarów opozycji, 4 denarów opozycji. No, rzeczywiście trochę jest coś na rzeczy. W relacjach może bardziej towarzysko. Może będziecie gdzieś jechać, spotkać się z ludźmi po puls. I to jest dobry pomysł, moim zdaniem. Szczególnie, że w relacjach to może być spotkanie, wyjazd do Populus Via Droga, czyli wyjazd do Populus rodziny, przyjaciół, znajomych, spotkanie towarzyskie, które będzie przebiegało fajnie, radośnie, w dobrej atmosferze, tu akurat super. Dobry czas, jeżeli chodzi o relacje, też ze współpracownikami, z innymi ludźmi w pracy, natomiast jakoś tak beznamiętnie, bez ognia, bez jakiegoś takiego specjalnego, wielkiego podrywu, ale też spokojnie. Taka dosyć harmonijna, może trochę nudna, powiedziałabym, mało namiętna, ale mało namiętna to też może bez napięć, bez kłótni, bez sporów, to też może dobrze. No i co? I materia, czyli finanse u wodników. Trzeba będzie zawalczyć o swoje. Dosłownie, wziąć sprawy w swoje ręce, puer, zawalczyć i to jest na pewno, to jest jakby konsekwencja tego, że nie określiliście sobie celu via w opozycji, to już powiedziałam wcześniej, brak celu, brak drogi, brak właściwego kierunku działania, albo czasami idziecie do celu, który już dawno zniknął Wam z horyzontu. Bardzo często numerologiczne jedynki mają taką skłonność. A dlaczego ja tak akurat nawiązuję do jedynek, bo tutaj mi się pojawia jedynka i możecie mieć taką skłonność do realizacji celu, który już dawno Wam zszedł z horyzontu, już nawet nie macie takiego celu, już nawet nie myślicie o tym, ale brniecie do czegoś, co nawet by Was nie ucieszyło. Zmieńcie kierunek, zmieńcie drogę, zmieńcie cel, coś się zdewaluowało, a Wy jak taran do przodu, a do czego Was to prowadzi? Donikąd, ogon smoka. Trochę mi przypomina ogon smoka Arborusa, ale w kontekście zjadania własnego ogona albo powtarzania tej samej czynności, tutaj się dookoła fortuny to odnosi, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Czyli cały czas powtarzacie to samo, pakując się w problemy, robiąc coś, co Was prawdopodobnie nie satysfakcjonuje, nie przynosi efektów. Na zasadzie, tu jak mi się pojawia taka karta w opozycji, to najczęściej mi się kojarzy z takim powiedzeniem, czy z cytowaniem Alberta Einsteina, tylko idiota uważa, że powtarzając tę samą czynność spodziewamy się odmiennych efektów. Czyli nie róbcie cały czas, nie popełniajcie tych samych błędów, nie wchodźcie dwa razy do tej samej rzeki, nie realizujcie czegoś, co nie przynosi efektów, bo nie przynosiło i Wy to widzicie, a z uporem maniaka robicie cały czas to samo. To jest przede wszystkim karta jeszcze ze strony Tarota, Rady Pusta. I tu przy okazji jedna z najpiękniejszych pustych kart w Tarocie Marun. To jest głupiec. Głupiec w cieniu. Czyli sugestia, spójrzcie na siebie, na swoją ciemną stronę. Tam znajdziecie odpowiedź. Karty Wam nie podpowiedzą. Odpowiedź macie w sobie, drogie wodniki. No to co? Ryby i kończymy. No to moje drogie rybki, które są emocjonalne, wodne, lubią się chować w ławicy. Co tam rybki u Was i dla Was? Czpiota zasnęła na stojąco. No tego jeszcze nie było. Czpiotka, co Ty tam masz? Obserwuję sobie światełka, moja myszka mała kochana. Ach, a propos kotków, słuchajcie, Oluś ma się coraz lepiej. Byłam wczoraj u Julki, już nie ma kołnierza, już ma wszystkie szwy powyjmowane. Już jego pęcherz prawidłowo pracuje. Już się coraz bardziej bawi, ma apetyt. Także dziękuję wszystkim za wsparcie energetyczne, bo były takie sobie, za wsparcie finansowe. No oczywiście tam jeszcze trzeba będzie zebrać trochę środków. Próbujemy się... Znaczy, jest pomysł na to, jak sfinansować tą opiekę nad Olusiem, która była
codzienna praktycznie, no w ostatnich dniach już codziennie, bo codziennie już jeździła Julka, a ja z początkiem tygodnia, pod koniec tygodnia Julka z Olusiem. W ogóle podziwiam Panie doktor i w ogóle buziaki dla Pani Marleny, szczególnie dla doktor Marleny, ale dla całego zespołu i dla Pana doktora, który operował Olusia. Julka mówi, że dwa dni temu była tam, któraś z Pani weterynarz przyjechała z małymi jeżykami. I słuchajcie, leczyli jeżyki. Także słuchajcie, Zabrze, lecznica na Cisowej polecam. Słuchajcie, wspierajcie ich jak możecie. Czyściły ząbki jeżykom. Żeby jakiś jeden jeżyk miał problemy z ząbkami. One są niesamowite po prostu. Także tyle serca wkładają w to, co robią, że jak jesteście z okolic, to gorąco polecam opiekę weterynaryjną na wysokim poziomie i jeszcze z sercem. Bo czasami widzimy, że lekarze weterynarii no, wpadają w pewną rutynę. No wiadomo, że tutaj nie można przeżywać cały czas każdego przypadku, ale one tego serca nie tracą. No to rybki do Was wracam. Rybki zdrowie. Ryby zodiakalne. Był jakikolwiek znak zodiaku, który nie miał problemu z czakrą korony? Znowu, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, migreny, szczególnie ogniskowe, mogą się pojawić dolegliwości ze strony wzroku, to głównie to, zatoki czołowe. No w takich najbardziej skrajnych przypadkach, ale tutaj nie chcę straszyć, mówię ogólnie, to czasami mogą być problemy z przysadką mózgową. Ja nie wchodzę już w ogóle w takie neurologiczne rzeczy, a może powinnam, aczkolwiek to nie jest moją intencją jako wróżki, bo my możemy diagnozować na takim głębokim, to taka wskazówka, my bardzo głęboko potrafimy diagnozować, no ale to już zwykle pracujemy z wahadłem. Ale czasami odwrócona czakra korony to mogą być udary, wylewy, właśnie problemy z przysadką mózgową, także tu na to też zwracam uwagę. Wszelkiego rodzaju guzy, no ale to zostawiam, słuchajcie. Tak? To, to na razie, ale uważajcie na to. Ogólnie rzecz biorąc, nie bagatelizujcie bóli głowy, chociaż tego typu choroby mogą dawać inne niż bólowe objawy. Kładę dalej. O, zapowiada się dobrze. Ach. Splot słoneczny w opozycji w znaku panny. Przejadacie się albo macie dietę ciężkostrawną, bo to jest żywioł ziemski. Czyli albo zbyt kalorycznie, albo zbyt ciężkostrawnie. Więcej warzyw, owoców do diety bym wdrożyła niż tłustych, ciężkostrawnych pokarmów. Bo może Wam dolegać, no tutaj w tym przypadku, no wątroba, bardziej dolegliwości ze strony wątroby. No i jak się pojawia ziemski znak zodiaku, panna, to mogą się pojawiać dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego, czyli kamica pęcherzyka żółciowego. To jak się pojawia ziemski znak w tej sferze, to może być kamica, ale może być też kamica wątrobowa. Mało kto mówi o kamieniach wątrobowych, bo one w obrazie USG są niewidoczne. Też na to zwróćcie uwagę. Także kamyczki mogą się pojawiać u Was. Zwróćcie uwagę na to. Jeżeli się pojawiają dolegliwości, warto byłoby się skonsultować w tym obszarze. I ostatnie dwie karty. Czakra sakralna w miarę, ale spadek libido może Wam towarzyszyć. Leticja w opozycji na poziomie czakry korzenia. Też to, co powiedziałam u koziorożców, jakieś takie niezadowolenie, brak radości, brak takiej energii życiowej. Tu znowu nawiążę do diety bogatej w żelazo, ale też właśnie w witaminy z grupy B, bo one poprawiają nam nastrój, dają nam radość życia. No szczególnie zwrócę uwagę na niacynę, ale ja tutaj tą niacynę, to jakbym tak, ja bym tak chętnie wszystkim tą niacynę teraz proponowała. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że żyjemy w takim ogromnym stresie, w pośpiechu, w nerwowości,
A ona rzeczywiście, no, rzadko coś sugeruje, żeby suplementować. Wiecie doskonale, że ja raczej mówię dieta, dieta, dieta. Ale przy tego typu problemach, szczególnie kiedy właśnie się pojawia też czakra korony, czyli też nerwowość, napięcie, problemy z koncentracją, to ta witamina jak najbardziej. No i tutaj nawiążę też do tego słońca, braku słońca, to D3. No D3 już tu od razu do kupy tu zamę z K2, K7, no i wapń, magnez, no i tutaj też odwrócona czakra korzenia może mówić o problemach z układem kostnym, osteoporoza na przykład, więc też o to zadbajcie, drogie rybki. Układ kostny, no to tak powiedziałabym ogólnie. Uczucia ryby. O, pociąg się odezwał. Jest taki przepis, który nakazuje przed wjazdem, jak przyjeżdża pociąg przez perony, a ja ją dworzę zaraz obok siebie, to musi zasygnalizować. No to jest zabawa. I niektóre tak właśnie króciutko sygnalizują, a niektóre jak pojadą. Uczucia. Może coś dobrego Wam wyciągnę, ryby. Albo los. Tristitia, smutek. I to taki melancholia. U Panu związane z kobietą, ale też z niecierpliwością, a misją. Poczucie straty, poczucie... A co u Pań, bo skoro puella... U Pań pusta. To powiedziałabym, bardziej panowie ryby będą cierpieć z powodu tęsknoty, utraty, smutku związanego z jakąś kobietą, której nie ma w waszym życiu. Puella w opozycji. Tristitia, smutek z powodu kobiety puella, której nie ma. A misja, którą utraciliście. A misja to jest strata. No to jak się pojawiła sylwetka kobieca w geometrycznych, to osobno położę geometryczne dla pań rybek. Czasami to rozgranicza. No trudno, żebym... horoskopy robiła dla kobiet osobne i dla mężczyzn, ale tu wyraźnie. Ale a misja też może być dla kobiet związana z utratą przyjaciółki, na przykład bliskiej kobiety w życiu. To też tak może być, tak? To też bym to odniosła. A u Pani lepiej w sferze uczuciowej, koniunkcjo w pozycji prostej, więc Panie będą lepiej się realizowały. Panie ryby będą się lepiej realizowały w związkach niż Panowie. A chciałam zakończyć, ja przecież finanse. Finanse, drogie rybki. Jeżeli jakikolwiek znak zodiaku pominęłam, to dajcie znaki. Uzupełnię. Ale nie, myślę, że wszystkie są przerobione już. Jeszcze tylko finanse, ryby. Drogie rybki, co tam u Was? Tristitia, też straty. Straty, jeszcze raz. I tak sobie teraz myślę, kiedy już tak kończąc prognozę, patrzę w karty. Na tym polega praca wróżki, kiedy dzwonią do nas kwerenci. Tak się już trochę wiercę, ale już mi jest niewygodnie. Ja w tej pozycji rzadko jednak funkcjonuję cały czas tak długo. Dzwoni klient do wróżki. Dzwoni kwerent do wróżki. Wolę używać tych astrologicznych pojęć. I pyta, co mnie czeka. No i wróżka kładzie karty. I same takie niekorzystne. No tu Tristitia, smutek, tak? Tu mu o finansach. Letitia, brak zadowolenia, brak radości z kwestii materialnych. Ogon smoka, zjadasz swój własny ogon. Ciągle masz problemy finansowe czy zawodowe, tak? To jest ta karta. Ciągnący się 29. Po prostu efekt domina. Nawet nie, że nieszczęścia chodzą parami. 29 mówi, że chodzą tabunami. Niektórzy nazywają tę liczbę liczbą karmy Hiobowej, ale to... ma tam pewne nawiązanie, natomiast generalnie no nie jest to ta korzystna liczba. Chociaż w numerologii chińskiej jest pozytywna. No ale tu mówimy o systemie naszym takim paracelsusowym, powiedziałabym. Jeszcze karta jest w opozycji, więc zdecydowanie nie. I co robi wtedy kwerent? Pyta się, to co ja mogę zrobić, żeby to zmienić? No to może zacznijmy od początku. Prognozy są po to, te, które Wam robię. Właściwie ja je robię tylko dlatego, że ja nie lubię takich rzeczy robić. W ogóle uważam, że nie powinno się takich rzeczy robić, ale robię je celowo, żeby Wam powoli pokazać, że można wyjść z systemu matrixowego, co mnie czeka. Dzisiaj Wam powiedziałam, bóle głowy, problemy finansowe, problemy w związkach, ale można inaczej. Ale co trzeba zrobić? Trzeba poznać siebie, trzeba zmieniać schematy. To, co koziorożce dzisiaj Wam pokazałam, tak? Wyjść ze swojej strefy komfortu,
poznać siebie. To jest to, co moja kwerentka dzisiaj powiedziała. Ona jest taka duchowa. Wszyscy znajomi mówią, że jesteś taka duchowa. Ale to nie na tym polega duchowość. Nie polega na tym, żeby zapytać, dlaczego on jest taki dziwny. Żeby zapytać, dlaczego ty jesteś taka dziwna? Dlaczego widzisz w nim siebie samą? Dlaczego nie chcesz się skonfrontować z własnym cieniem, tylko analizujesz cień drugiego człowieka? Bardzo często dzwonią do mnie kwerenci, pytają, dlaczego ona tak zrobiła? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu, a nie inaczej? Dlaczego ja mam takiego pecha w życiu? No właśnie. I wtedy się zaczyna moja prawdziwa praca. Tak? Czyli szukamy źródeł w sobie. I taką pracę lubię. Kończymy znaki zodiaku i horoskop. Potraktujcie go jako taką wskazówkę, żeby nie dać się wciągnąć w horoskopowe prognozy. Jeżeli faktycznie macie te dolegliwości, to sprawdźcie to. Natomiast głównie pamiętajcie o tym, że najlepszą formą przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Ok? Tymczasem żegnam się z Wami. Pociąg. Spotykamy się chyba częściej, bo przez tą blokadę trochę Was zaniedbałam, ale to wiecie dlaczego. System bardzo lubi mnie blokować już za cokolwiek. Ja już się z tego śmieję, bo system wie, że już mnie nie może zastraszyć, nie może mnie przestraszyć przede wszystkim. Nie może mnie zastraszyć, to mnie teraz system próbuje zniechęcić. A ja rzeczywiście jestem taką osobą, którą łatwo jest zniechęcić, więc pomyślałam sobie, to jest dla mnie wyzwanie. To jest mój problem, tak? Nie da się zniechęcić, mimo tego, że albo nie ma prądu, albo pada mi zasięg, albo telefon się wiesza, albo coś się innego dzieje, albo właśnie Oluś był chory. No ale to akurat było zaplanowane, tak? Że ja się tym Olusiem będę zajmować na czas operacji Julki. Czy tam będę jej pomagać zawozić go do weterynarza. Łatwo jest mnie zniechęcić i to jest właśnie moja słabość. Myślę, o, to ja sobie z tym popracuję. Nie dam się zniechęcić. Więc staram się konsekwentnie realizować te cele. I to jest właśnie ta ścieżka, którą ja życzę Wam, żeby każdy z Was podążał, no bo wtedy jesteśmy w stanie sobie kreować to, czego pragniemy. Gorzej jest, tak jak dzisiaj pokazały karty w przypadku niektórych znaków zodiaku czy wibracji numerologicznych, kiedy nie wiemy, czego chcemy. No bo jak nie wiemy, czego chcemy, i nie mówię o tym, czego potrzebujemy, w sensie, bo potrzeba, deficyt przyciągamy to, czego nie mamy, czyli nic. Natomiast chodzi o to, żeby kreować poprzez przekonanie, że to faktycznie jest w nas, że to jest możliwe. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że to jest możliwe i realne. Bo jeżeli będziemy sobie stawiać cele, które w naszym odczuciu będą nierealne, będziemy sobie przez to sami sabotować te cele. Nie wiem, czy mnie w ogóle widać w tym świetle, ale trudno. Jestem taka spikselowana. To już jakby mnie Matrix matrixował. pociął na kawałki. To byłoby cudownie, gdybyśmy wreszcie sami zaczęli kreować i nie zdawali się na los, nie zdawali się na przeznaczenie, nie zdawali się na te programy urodzeniowe, na te kontrakty przedurodzeniowe naszej duszy, tylko sami uznali to, czego chcemy. Także kończę kolejne spotkanie. Myślę, że to będzie bardziej takie właśnie dotyczące zdrowia, czyli nasz naturalny zegar biologiczny w oparciu o medycynę chińską i tutaj ten zegar narządów, bo zwlekałam z tym dosyć długo, na grupie poruszam ten temat, a właściwie też go troszeczkę tam zawiesiłam. A moim zdaniem istotny temat, szczególnie kiedy omawiamy kwestie zdrowia. To tyle. Z przygodami, ale dobrnęliśmy do końca. Życzę Wam udanego, cudownego tygodnia. Takiego zaplanowanego, takiego pełnego, satysfakcjonującego, radosnego, spokojnego, harmonijnego, szczęśliwego. Buziaki. Pa! Kotełka poszła spać. Do zobaczenia.